Cześć, witajcie. Doktor Patrycja Szachta, Centrum Medyczne Witajmon w Poznaniu. Dzisiaj taki fajny temat, mam wrażenie, o probiotykach, no bo o czymż by innym, skoro my w probiotykach Witajmon pracujemy. Idealny probiotyk, czyli jaki probiotyk? Słuchajcie, w skrócie takim telegraficznym, idealny probiotyk dla Was to jest ten probiotyk, który Wam pomaga i łagodzi odczuwane dolegliwości. I na tym by się można zatrzymać, ale niestety to nie jest takie łatwe. Słuchajcie, idealny probiotyk musi być dobrze dobrany pod te dolegliwości, które odczuwacie. To taki numer jeden. Czyli najpierw musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy naszym problemem są wzdęcia, czy biegunki, czy zaparcia, czy też, słuchajcie, mamy i biegunki, i zaparcia w określonym odstępie czasu. I na tej podstawie rozpocząć poszukiwania dobrego probiotyku. Słuchajcie, my takie probiotyki dobieramy na podstawie badania oceny mikroflory jelitowej plus analizy dolegliwości pacjenta, bo wiemy doskonale, że określone szczepy probiotyczne działają w określony sposób, czyli im bardziej, słuchajcie, będziemy w stanie dopasować tą probiotykoterapię pod kątem danego szczepu probiotycznego, tym większa jest szansa, że u nas właśnie ta probiotykoterapia się powiedzie. Słuchajcie, można zrobić oczywiście badanie mikroflory jelitowej, ale można też pobawić się w detektywa i poszukać. Czyli innymi słowy, słuchajcie, mamy wielką sieć internetową, mamy doktora Google'a, który nie zawsze jest dobry, ale w tej sytuacji akurat może pomóc, bo słuchajcie, możemy sobie poszukać na przykład na takich bazach jak PubMed, tak? To jest taka baza, która grupuje badania naukowe z całego świata. Jaki szczep probiotyczny został oceniony jako skuteczny na przykład w problemie atopowego zapalenia skóry? Jaki szczep probiotyczny może wspomagać, słuchajcie, osiąganie remisji w tej chorobie? A jaki na przykład nie swojej z tej choroby zapalnej jelit? A jaki jest lepszy przy biegunkach, a jaki jest lepszy przy zaparciach? I tego szczepu, słuchajcie, w określonych preparatach poszukać. Pamiętajcie, że to nie wystarczy, że my sobie poszukamy, że o laktobacylusy dobrze działają, albo że bifidobakterium bifidum, bo to jest za mało, tak? Jeżeli chodzi o bakterie z rodzaju laktobacillus, to ich są, słuchajcie, setki, jeżeli nie tysiące. Tak samo, jeżeli chodzi o bifidobakterie. My musimy znaleźć szczep konkretnie opisany swoim paszportem, tak? Ten paszport wskazuje na cechy danego szczepu, czyli te cyferki i numerki, które powinny być obecne przy opisie każdego dobrego szczepu probiotycznego, tak? I pod kątem tego szczepu, w ten sposób opisanego, możemy sobie rzeczywiście na własną rękę, słuchajcie, tego typu preparat sprawdzić. Przypominam, że zawsze też możecie, słuchajcie, do nas zadzwonić. My prowadzimy bezpłatne konsultacje telefoniczne dla pacjentów Witajmon i staramy się w takich również problemach Wam pomagać, tak? Zidentyfikować odpowiedni dla Was szczep probiotyczny, czy rzeczywiście wskazać, że najlepszym rozwiązaniem byłoby badanie mikroflory jelitowej. Natomiast na własną rękę też możecie, słuchajcie, całkiem sporo się dowiedzieć, czyli znajdujemy interesujący nas preparat, wrzucamy, słuchajcie, do sieci i sprawdzamy, czy on rzeczywiście jest dla nas adekwatny. Zacznijcie, słuchajcie, jeżeli chcemy znaleźć idealny probiotyk, to jest tak trochę jak z kremami, tak? Czyli żeby zobaczyć, czy krem na nas dobrze działa, musimy mu dać określony okres czasu, a nie co 3 dni zmieniać krem na nowy. Dajcie temu probiotykowi, który wydaje się dla Was odpowiedni, określony czas, żeby rzeczywiście zadziałać, tak? Żeby on rzeczywiście zadziałał na nas prawidłowo, prozdrowotnie. Dajmy sobie ten miesiąc, dajmy sobie 2 miesiące i wtedy dopiero będziemy w stanie ocenić skuteczność tej probiotykoterapii. Natomiast pamiętajcie też o tym, że jeżeli przy przyjmowaniu probiotyków, tak, Wasze dolegliwości się pogarszają, tak? Czyli bóle brzucha są większe, pojawiły się biegunki, których dotychczas nie było, czy wzdęcia, to być może oznacza, że po pierwsze nie jest to probiotyk dobry dla Was, po drugie, że macie problem na przykład z jakąś inną dolegliwością, gdzie probiotyki nie powinny być stosowane. Tutaj sztandarowym przykładem jest SIBO, czyli przerost bakteryjny jelita cienkiego, który najpierw trzeba przeleczyć, a później dopiero, słuchajcie, ewentualnie wracać z probiotykoterapią. Idealny probiotyk dla Was, dla każdego z Was, to jest też probiotyk wysokiej jakości. Czyli słuchajcie, szukajcie probiotyków, tak jak powiedziałam wcześniej, dobrze opisanych. Niech te bakterie będą dobrze scharakteryzowane. Niech każdy posiada numer, tak? numer kolekcji kultury szczepowej. Probiotyk, żeby działał, również musi mieć odpowiednie stężenie, odpowiednią koncentrację bakterii w preparacie, tak? Szukajcie oznaczeń takich jak 10 do potęgi 9 CFU, czyli tworzących kolonie. Jeszcze na jedną rzecz Was uczulam. Nie szukajcie probiotyków dobrych na wszystko, bo czegoś takiego nie ma, tak? Jak coś jest do wszystkiego, to jak to się mówi, jest do niczego. Jeżeli znajdziecie, słuchajcie, probiotyk, który według ulotki, tak, czy reklamy działa, słuchajcie, na nastrój, na samopoczucie, na biegunki, na zaparcia, na bóle brzucha, na zdradę męża, tak? Gwoli to było takie, słuchajcie, humorystyczne, ale wiecie, o co mi chodzi, tak? Czyli działa po prostu na każdy możliwy objaw. To znaczy, że coś jest, słuchajcie, nie tak, bo probiotyki mają ściśle uwarunkowane
uwarunkowane oddziaływania, tak? Każdy szczep probiotyczny jest lepszy czy dobry w określonej dziedzinie, dlatego jeżeli wymienione są wszystkie możliwe objawy świata, to nie jest najlepszy probiotyk dla Was. Także słuchajcie, pobawcie się w detektywów. Jeżeli potrzebujecie pomocy przy wyborze idealnego dla Was probiotyku, to zapraszamy do Vitaimmun i życzę powodzenia w tych poszukiwaniach, bo słuchajcie, dobrze dobrany probiotyk. Jeżeli rzeczywiście Waszym problemem jest uszkodzenie mikroflory jelitowej, on daje naprawdę bardzo często spektakularne efekty w poprawie postaci, poprawy pracy przewodu pokarmowego, a następczo całego Waszego organizmu, nastroju, samopoczucia, zdolności regeneracji. Także poszukać na pewno warto. Powodzenia.